Samochód Skoda Octavia, nieoznakowany radiowóz z zamontowanym wideorejestratorem. To jest naprawdę dobry samochód. Jego moc to 240 koni mechanicznych. Ten samochód posiada silnik benzynowy, silnik dwulitrowy, a więc samochód przystosowany do wykonywania właśnie kontroli w trakcie jazdy. Został zakupiony dzięki głosowaniu mieszkańców Głogowa. To oni, głosując na projekt zakupu tego radiowozu, zagłosowali na bezpieczeństwo na drogach. On będzie służył głównie na terenie miasta, na terenie powiatu. Mam nadzieję, że wielu ludzi, którzy mają tendencję do jeżdżenia szybko, niebezpiecznie, mając na względzie to, że taki samochód kolejny pojawił się na ulicach tego miasta, będą jeździć bezpiecznie. Bardzo dziękujemy wszystkim Głogowianom za to, że głosowali na ten projekt, głosowali za bezpieczeństwem. No i miejmy nadzieję, że naprawdę ten samochód spełni swoją rolę. Nie chodzi tutaj o mandaty dla kierowców, ale chodzi o to, że ta wizja kary za przekroczenie prędkości niektórych skłoni do przemyśleń i do bezpiecznej jazdy. Samochód kosztował około 191 tysięcy złotych. To jest koszt samochodu, jego wyposażenia. To była ta kwota przewidziana właśnie w budżecie obywatelskim na całkowite wyposażenie tego samochodu. Dla Głogowian zainstalowanie kamer na głównych trasach wjazdowych do miasta, które rejestrowałyby ruch, rejestrowałyby również tablice rejestracyjne pojazdów. Ten projekt, z tego co już wiemy, znowu głosami mieszkańców tego miasta, zostanie zrealizowany. Serdecznie dziękujemy za te głosy. Te kamery będą stanowić własność oczywiście gminy miejskiej Głogów. Podwójną rolę. Po pierwsze będzie monitorowała ruch, czyli będzie można na jej podstawie również stwierdzić, którzy kierowcy naruszają przepisy. Będzie mogła służyć jako materiał. Materiał z tej kamery będzie służył jako materiał dowodowy w przypadku, gdy w jej zasięgu dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, przestępstwa, wykroczenia. Będzie można również przy pomocy tej kamery właśnie odczytywać tablice rejestracyjne samochodów, a więc to jest poważne narzędzie w walce z kradzieżami samochodów. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy taką uroczystość przekazania nowego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. To nie jest zwykły radiowóz, zwykły samochód, ponieważ jest to samochód z wideorejestratorem. Nie jest to też zwykły zakup, ponieważ samochód został zakupiony w ramach budżetu obywatelskiego, a to oznacza, że mieszkańcy Głogowa zadecydowali o takim zakupie. Przyznam się, że jak pojawiło się to zadanie w budżecie obywatelskim, to się trochę zdziwiłem, kto z mieszkańców Głogowa będzie chciał zagłosować, aby mieć samochód, który będzie też i jego sprawdzał na drodze. Ale okazało się, proszę Państwa, że 1345 mieszkańców zagłosowało po to, aby taki pojazd kupić, po to, żeby dbał o bezpieczeństwo na drogach wszystkich mieszkańców. Dzisiaj mamy tę uroczystość, że taki samochód przekażemy. A co to jest za samochód? Może o jakichś parametrach technicznych poprosimy pana komendanta. Dzień dobry Państwu. Tak jak pan prezydent wspomniał, to już jest kolejna edycja budżetu obywatelskiego i po raz kolejny Głogowianie zagłosowali na projekt przedstawiony przez głogowską policję, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Głogowa, że zdają sobie sprawę z poczucia bezpieczeństwa, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Samochód to nieoznakowany radiowóz z wideorejestratorem, łączny zakup, łączna wartość zakupu 190 tysięcy złotych, z czego 50% wartości pojazdu sfinansowane zostało z środków Urzędu Miasta z budżetu obywatelskiego, 50% z Komendy Głównej Policji. 35% wartości tego zadania to jest koszt wideorejestratora razem z montażem. Skoda Octavia, silnik benzynowy o mocy 230 koni. Myślę, że to jest bardzo potrzebne i bardzo skuteczne narzędzie w naszych rękach. Jak wiecie Państwo, zdarzeń drogowych, do których dochodzi na terenie powiatu głogowskiego i miasta Głogowa jest sporo. Głównym powodem tych zdarzeń to jest nadmierna prędkość. I właśnie musimy eliminować tych uczestników którzy tą prędkość zbyt dużą rozwijają i do tego będzie nam służył ten radiowóz. Będzie obsługiwał ten samochód, zademonstruje nam jego możliwości. Polkowica.
Jest po niemiecku. No.